Subskrybuj, komentuj, łapka w górę zawsze mile widziana i pamiętaj o fanpage'u. Witam Cię serdecznie i kolejne zadania od Natalii w ramach darmowych koder petycji, czy jak masz zadanie, wysyłasz do mnie, ja je rozwiązuję, rozwiązanie wysyłam na YouTube'a. Kolejne zadanie jest następujące. Uzasadnij, że dla każdej liczby x liczba 4x kwadrat minus 4x plus 11 jest dodatnia. I teraz tak, dla osób ze szkoły średniej to jest banalne, bo trzeba policzyć deltę p i q. Natomiast dla osób, które nie są w szkole średniej, tylko są w gimnazjum i nie znają jeszcze funkcji kwadratowej, to zadanie może być troszkę trudniejsze. I właśnie ja pokażę rozwiązanie na poziomie gimnazjum, to jest bardzo proste, ale trzeba umieć na to wpaść, i pokażę zadanie na poziomie szkoły średniej. I teraz proste, Natalia, ty się przygotowujesz do olimpiady, czy tam do konkursu. Fajnie by było, jakbyś poświęciła teraz tę minutę, dwa, bo tyle ci mniej więcej wytłumaczę, jak to zrobić na poziomie szkoły średniej i żebyś w przyszłości tego typu zadania mogła właśnie w ten sposób rozwiązać, jako po prostu alternatywa. Dobra, lecimy. Uzasadnij, że dla każdej liczby x liczba 4x kwadrat minus 4x plus 11 jest liczbą dodatnią. Oczywiście będziemy tu szukać wzoru skróconego mnożenia. Ok? Pytanie jakiego? Ano takiego, że ja sobie to najpierw przepiszę, czyli mamy 4x kwadrat minus 4x plus 11. No i ja będę szukał oczywiście tego wzoru skróconego mnożenia, tak, z minusem. No to co? Mam mieć a kwadrat. Czyli zamiast 4x kwadrat napiszę sobie tak. Ok? To znaczy, że to wyrażenie tutaj, może na fioletowo, to będzie moje minus 2ab. Czyli na pewno będę musiał mieć minus 2. Moje a, jak łatwo zauważyć, skoro to było a kwadrat, no to to jest a. Nie? To znaczy, że moje b, skoro ma mieć minus 4x, a tu już mam minus 4x, bo mam minus 2 razy 2, no musi być jedyneczką. Jasne? To znaczy, że do pełni szczęścia, w sensie do mojego wzoru, brakuje b kwadrat, czyli 1 do kwadratu. Jasne na razie? Myślę, że proste. Jak coś, piszcie w komentarzach. No i teraz co? Tylko, że tu będziemy tak, 4x kwadrat minus 4x plus 11. Ja mam, a tu mam plus 1. No to jeszcze dyszkę dorzucić, nie? Ponieważ ta 11 teraz jest rozbita na to i na to. Ok? Dobra. No i co? Wzorek skróconego mnożenia. Jakiś kolorek fajny? Nie ma. Wszystkie użyłem. Dobra, różowy. To jest 2x minus 1 do kwadratu, bo to jest a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat i do tego jeszcze jest plus 10. Co mamy udowodnić, że jest to dodatnie? Co powiedzieć? Liczba podniesiona do kwadratu, a minus 2x minus 1 jest podniesiona do kwadratu, jest liczbą nieujemną, czyli większą bądź równą od 0, czyli jeżeli to dodamy jeszcze dziesiątkę, to to na pewno jest większe od 10. Tak? Większe bądź równe? 10. No to tym bardziej jest dodatnie. Co należało dowieść? Aczkolwiek takie rozbijanie wzoru skróconego mnożenia, no nawet wiele osób na matmie rozszerzonej tego w szkole średniej nie umie. Czy też może nie, że nie umie, tylko nie chce się nauczyć, o, albo nie ogarnia po prostu, albo mało kto umie takim osobom to wytłumaczyć w fajny sposób. Dobra, to jest jedna opcja, tak? Że trzeba zauważyć jakoś ten wzór skróconego mnożenia i później odpowiedni komentarz dorzucić. Drugim sposobem na rozwiązanie tego zadania jest właśnie poznanie coś na temat funkcji kwadratowej. Ok? I teraz tak, Natalia. Wykresem funkcji kwadratowej jest coś takiego jak parabola. Czyli wygląda to właśnie tak, ja to sobie może nawet poszerzę trochę. Oczywiście to nie jest ten wykres, bo on musiał tu na y w 11 przechodzić, ale to jest tylko przykładowy. I każda parabola ma coś takiego jak swój wierzchołek. Czyli tu jest wierzchołek, tak? Bo ona sobie maleje do wierzchołka, później rośnie. Ewentualnie może być też w drugą stronę, czyli sobie rośnie właśnie do wierzchołka paraboli i maleje. I na ten wierzchołek, czy to ten, obojętnie który, to jest coś takiego jak w równa się p i q. Fajne jest to, że na p i q są wzory. Czyli p to jest minus b przez 2a, no a q to jest minus delta przez 4a. A co to jest ta delta? No delta też jest wzór. To jest tak zwany wyróżnik funkcji kwadratowej.
To jest a kwadrat min... To jest b kwadrat minus 4ac. A co to jest abc? No to 4x kwadrat minus 4x plus 11. 4 to jest a, minus 4 to jest b, a 11 to jest c. Tak? Czyli jeżeli my mamy jeszcze raz, może napiszemy jako funkcję f od x 4x kwadrat minus 4x plus 11. Czyli z tego sobie napiszę od razu, że a jest czwóreczką, bo przy x kwadrat stoi czwórka, b jest minus czwórką, bo przy x jest tutaj minus czwórka, no i c jest jedenastką, bo wyraz wolny jest 11, tak? To bez x-a. No i teraz po co mi to jest? Ponieważ ja mam w zasadzie, że dla każdej liczby x liczba 4x kwadrat minus 4 plus 11 jest dodatnia. Ja będę chciał sobie zbadać zbiór wartości tej funkcji. Zbiór wartości chyba wiesz, co to jest, chociaż jesteś w drugiej klasie. A nie, może już funkcję miałeś. Zbiór wartości, czyli zbiór y-ków, czyli jakie wartości właśnie przyjmuje ta funkcja, a my pokażemy, że ona przyjmuje tylko wartości dodatnie. Czyli ja muszę sobie wyliczyć q. W jaki sposób muszę sobie wyliczyć q? No z tego wzoru. Żeby wyliczyć z tego wzoru, muszę mieć deltę, czyli najpierw wyliczę deltę. Delta równa się. No i mamy tak, b do kwadratu, czyli minus 4 do kwadratu, to jest oczywiście 16. Minus 4 razy a razy c, 4 razy 11 to jest 44. I mamy tak, 16 minus 176 równa się minus 160. I możemy sobie to nasze q wyliczyć. I to będzie minus 160, tak? Bo tu jest minus i minus, to nam plus 160 przez 4a, czyli 4 razy 4, 16, czyli nasze q wyszło 10, tak? I teraz zauważcie, że zbiór wartości to jest coś takiego, jeszcze ci wytłumaczę, że jak masz wykres, na przykład ten zielony, to każdy z punktów, czyli ten, jest przyciągany, ten, do osi y-ków. Jasne? Każdy. Ten też, ten też, ten też. I to, co zostaje, to jest nasz zbiór wartości, czyli jakie wartości przyjmuje ta funkcja. Ponieważ nasze q wyszło 10, to znaczy, że tutaj oczywiście nie byłoby na jedynce, tylko na dziesiątce. I teraz ważna jeszcze rzecz. Jeżeli a jest dodatnie, to parabola ma ramiona w górę. Jeżeli a jest ujemne, to parabola ma ramiona w dół. Czyli reasumując, skoro a jest równe 4, to parabola ma ramiona takie, tak? W górę. Skoro q nam wyszło 10, to zbiór wartości jest od 10 do plus nieskończoności. Czyli wartości, jakie ta funkcja przyjmuje, są większe od 10. Większe bądź równe 10. To znaczy, że przyjmuje wartości dodatnie. To samo, co nam wyszło wcześniej. Tam też nam wyszło większe od 10. Może tam to jest prostsze, ale tu masz jakby nowe rzeczy. Oczywiście to jest tylko wierzchołek góry lodowej, jeżeli chodzi o funkcję kwadratową, ale możesz pamiętać o tym, że żeby wyliczyć, czy jakieś wyrażenie kwadratowe jest dodatnie, to trzeba policzyć q, to trzeba policzyć deltę, no i tyle, i podstawić, a później napisać. A jest dodatnie, ramiona paraboli w górę, q jest równe 10, zbiór wartości jest od 10 do nieskończoności, czyli ta funkcja przyjmuje wartości większe od 10, więc przyjmuje wartości dodatnie. I wszystko się zgadza. Jasne? Pytania w komentarzach, łapki w górę, jak się podoba, a ja smykam do kolejnych zadań. Cześć!